Dzień dobry. Mamy tutaj różę, odmiana Merkury, którą dostaliśmy na warsztatach, które odbyły się na Festiwalu Róż w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Jest to młodziutka roślina, przekwitła, można zobaczyć jeszcze ostatnie kwiatki, już nie są zbyt atrakcyjne. Były czerwone, teraz zmieniły kolor na różowy i zaraz się ich pozbędziemy. Powinniśmy to zrobić już dużo wcześniej. Pierwsze okwitnięcie już się skończyło, nawet widać młode przyrosty. Zaraz różę oczyścimy. Róża miała znacznie więcej pączków, ale po przesadzeniu w doniczkę, a trwało to troszeczkę na tych warsztatach, była tą różą demonstracyjną. Po przesadzeniu, po jakimś tygodniu, wszystkie pączki spadły. Zostało tylko parę kwiatków kwitnących, ale one też zaraz zostaną ścięte. I zaczynamy czyszczenie. Przycinamy w tych miejscach. Tutaj damy szansę temu pędowi pod kątem, nad oczkiem, który właśnie rośnie. Tą przytniemy znacznie niżej, gdyż poprzednie pączki już zostały wykorzystane. Ten będzie chyba odpowiedni. Zobaczymy. Chociaż nie, jeszcze niżej. Zrobimy to tu. Tniemy pod kątem. Ta została przycięta. To zetniemy znacznie niżej. Te wszystkie pąki już były wykorzystane. Będzie to ten pączek. Tutaj mamy czyściutko. Tutaj jest jakiś stary, suchy pęd. Usuniemy to, żeby nam się żadnych chorób skadrzybowych nie udawało. Przy okazji usuniemy opadnięte listki. Jest ich mało, ale są nam niepotrzebne. W przeciwnym razie może się na nich rozwinąć jakaś choroba grzybowa. Tutaj mamy jeszcze taki pęd, ale on jest zbyt wiotki. Usuniemy go całego. Tutaj zrobimy tak. I tutaj jest taki malutki, ale roślina musi mieć trochę liści, żeby produkować sobie pokarm. I teraz zrobimy coś takiego. Tu jest bryła korzeniowa, dobrze. Tutaj jest uzupełnione kompostem. Najlepszy jest kompost, żadna ziemia kupowana w marketach. Podlejemy ją, ale wcześniej jeszcze ją nawieziemy. Teraz nawieziemy troszeczkę roślinkę. Kopiemy, zrobimy tutaj dziurkę. Wrzucimy granulat. Przysypiemy. Następny. Granulat trochę pachnie, ale jak to mówią, sama natura. Wrócimy do świnki. Jeszcze z tej strony. Z2. Albo trochę więcej. Przysypać, żeby nie było czuć, bo niestety pachnie bardzo naturą. Dobrze, jest przysypany. Jeszcze z tej strony za dwa. Nie wpychamy bezpośrednio górę korzeniową, żeby nie uszkodzić korzeni, tylko troszeczkę z boku. Na pewno się korzenie jeszcze nie rozrosły na całą doniczkę, bo roślinka jest u nas mniej więcej, no trochę więcej jak 3 tygodnie. Ale trzeba przyznać, że liście ma naprawdę zdrowe, błyszczące. Teraz zarosimy spryskami ziemię spryskiwaczem. Dlatego, żeby woda nam się nie rozlewała za bardzo na boki, tylko ładnie, spokojnie wsiąkała. Teraz roślinka wróci na swoje miejsce i zobaczymy, jak będzie wyglądała za 2 tygodnie, a później za miesiąc, czy zakwitnie. Powinna zakwitnąć jeszcze raz w tym roku. Na razie jest młodziutka, musi się przyzwyczaić do warunków na balkonie. Na tym kończymy.